plastiku i ze stali. Kapitalizm, kapitalizm grozi miastu, straszy chłopa. Europa, Europa. Z wiodą karki nowy pan, jego jarzmo biznes plan trzyma nam nad głową bat. Dziwny, dziwny, dziwny obcy świat. Ale my się nie damy, my wytrwamy, choćby gardła ochrypły od krzyku, chociaż krąg mega stary. My wygramy, przetrwamy w naszym polskim maleńkim sklepiku. Nie śpij do nas, bo nas ukradną. Celinko, jaki tam dzisiaj utarg? Jak zwykle, kiepsko. Do 10, 20, 30, 50, dziękuję. Chciałabym już wyjść, ale Danka się spóźni. A, pewnie jej mamy znowu zaklinował się w pralce. Wiesz, kiedy sprzedała tę starą w ranie, dziecko nie ma gdzie spać. Ciekawe, że ja zawsze mogę wyrobić się na czas. Bo ty masz duży luz, Celina. Córeczka u babci, stary ruszył w rejs. Ale w domu czekają na mnie aż cztery dziewczyny. Cztery? Paloma, Manuela, Krystyna i Luz Maryja. Ciekawe, czy Ricardo oświadczy się Antonelli. Ale co pani, pani Rutkowska? On kocha Ferdynanda. Antonella szaleje za Roberto. No ile pamiętam, Roberto rozbił się samolotem. Nie, to był jego brat bliźniak. Roberto jest w śpiączce, odkąd zrobił dziecko służącej. Ach, biedna Consuela, jak ona za nim tęskni. A ty nie tęsknisz za swoim ślubem? Tam, a co ja z niego miałam? Cały dzień dłubał w uchu i oglądał teleturnieje. A zrobił się mądry jak magister. Przepraszam, mama. Całe szczęście, że popłynął w ten rejs, bo byłabym na pierwszych stronach gazet. O, a to jakim cudem. A? Za skalpowanie męża. Wiesz, Celinka, no. Czasami tak żałuję, że nie ożeniłem się z tobą, tylko z twoją siostrą. A to niby dlaczego? A to niby dlatego, że ciebie to bym codziennie nie musiał odbierać od psychoanalityka. A co? Gizela ma znowu depresję? Ciągle, wiesz, narzeka, że nas pucuś źle wszędzie, że jak tak dalej pójdzie, to my zbankrutujemy. A to wszystko przez ten mega samochód. Nie dadzą nam rady, Celinka. Małe jest piękne. A jak my to tu się przebranżowimy na piwiarnię? Nie, Gizela się nie zgodzi. No, mam nadzieję. Celina, ja tu jestem szefem. Tylko na papierze. Cześć, Baltazar. Pożycz dychę. Wisisz mi 200. Jak zamierzasz oddać? Zapiszę ci prawa do moich organów. A, ty grasz na organach. A w jakim kościółku? Nie wygłupiaj się, Baltazar. Zapiszę ci nerki i wątroby. Garniak, ty nie masz ani nerek, ani wątroby. Został jeszcze mózg. A co ja zrobię z tym maleństwem? Postawię na kasie? Przestał być wreszcie żebrać i wziął się do roboty. Zdrowy chłopa udaje paralityka. O, zdrowy to ja byłem, Baltazar. Do 82. Jak mi Rumenigę złamał nogę. Gdyby nie to... Pojechałbym na mundial w Hiszpanii. Znam to na pamięć, Karniak. Żałujesz mi dychy, a sam postawiłeś 100 baniek na walkę. Ciszej, Karniak. Czyżby Gizela jeszcze o tym nie wiedziała? Ciszej, bądź mówię. Celinko, wrócę za dwa kwadransy. Tylko wracaj, bo ja naprawdę wychodzę. Gdzie te łapy? I znowu się nie ogoliłeś, Karnia. Ogolony żebrak marnie zarabia. Wysłałeś Kubę do szkoły? Powiedział, że bez papierosów nie pójdzie. Co ty, on pali? Nie. Chcę przekupić woźnego, żeby wcześniej zadzwonił na przerwę. Kup mu te. Przy trzecim sztachu wypuchają.
Witam, pani Celinko. Świeże gazetki, jak zwykle. Jak zwykle przyszedłeś zatruć atmosferę. Pilnuj, żeby ci trampek nie ukradli, Karniak. Denerwuje mnie ten kioskarz. Znowu wam zapcha klozet, a ja będę musiał przepychać. Przynajmniej mamy codziennie świeże gazety. I nieświeże powietrze. Wow! Oscar dla aktorki o trzech piersiach. Szczęściara. Czy dlatego, że ma Oscara? Czy dlatego, że ma trzy piersi? Dlatego, że nie musi pracować w sklepie. To pic i fotomontaż. Ten trzeci to balon. Za balona to by jej Oscara nie dali. Porno Oscara, co ty czytasz, Celinka? Seksofanki? No nie, no co ten Alfred mi przyniósł? No, teraz to co innego. Zegarek można reperować. Dobra, już mi raz bransoletkę zeperowałeś. Matko, kupię ci. Tylko nie chuchaj na ludzi, popadają jak muchy. Muszę się zdezynfekować. Idę dziś do roboty. Przyjęli mnie na próbę do prosektorium. No i co ten Karniak ma z życia? Wieczny kac i wątrobę mniejszą od orzecha. On żyje wspomnieniami. Kiedyś to był naprawdę dobry piłkarz. Nie było jedenastki, której by nie strzelił. A ten facet to długo tam będzie siedział? Pan Alfred? On tak zawsze. Poniżej godziny mu nie schodzi. Jak ci tak pilno, to idź pod drzewko. Ja? Pod drzewko? Nigdy. Hrabia się znalazł. A żebyś wiedziała. Herbu, płomień. 8 złotych 10 groszy. To ma być sklep. Nawet głupiego majonezu nie macie. Może 10 groszy. Co się stało, pani Rutkowska? Chyba pójdę do Megasamu. Proszę do 10. Majonez stoi tu na półce obok. Nie widzę. Panie hrabio, to nie czytelnia. Pokaż pani. Proszę bardzo. Kiedyś taka wychudzona jak wy i faceci mylili mnie z wieszakiem. Oto przepis na wasze problemy. Majonez Suruni. 150% tłuszcz. Po tygodniu. W jedną noc. Efekt murowa. Nie. To nie dla mnie. Szukam czegoś z obniżoną zawartością tłuszczu. Zatem pani szuka majonezu bez majonezu. Nie bardzo rozumiem. Proszę spojrzeć. Tu jest majonez, a tu go nie. Wniosek? Byt nie bardziej istnieje od niebytu. Ale idźmy dalej. Czy pani widzi te drobinki atomów drgające w kolumnie światła? Nie, no ja potrzebuję zwyczajny majonez. W takim razie pani pojmuje materię jako nieciągłą. To jakiś wariant. Spokojnie, pani Rutkowska. Nasz nowy ochroniarz to świeżo upieczony student filozofii. Świeżo, a ten majonez wygląda nieświeżo. Termin ważności minie dopiero za pół roku. Niech pani spojrzy na kolor. To ewidentna salmonella. Mam podać mężowi trującą sałatkę? A po co od razu sałatkę? Trutka na szczury działa szybciej. Przepraszam sobie te insynuacje. Mój mąż jest szanowanym obywatelem, a plotka, że ma kochankę, to jeszcze nie powód, żebym chciała go otruć. A macie w sprzedaży trutkę na szczury? No, tak też myślałam. I to ma być sklep. Nie będę tu więcej kupować.
przyniósł, panie Alfredzie? Gołe bawy? Oj, najmocniej przepraszam, no. Pomyliłem teczki. Tu ma pani swoje plotki. O, no. O, do pani szefowi. Baltazarowi? Tylko dyskretnie, żeby pani Gizela nie widziała. A ty dokąd? Mnie za nadgodziny nie płacą. Celina, daj spokój, przecież ja nie siądę za kasą. A dlaczego by nie? Niech pan hrabia wreszcie zrobi coś pożytecznego. Gotuje ci się. Nie wygłupiaj się. Woda ci się gotuje. No to mi zalej. A nie widzisz, że pracuję? Nie zalewaj. Sklep słucham. Halo? Celinka? A któż by inny? Słuchaj, Gizela, co się dzieje? Danki nie ma. Nie ma i nie będzie. Zwolniłam ją. A dlaczego? Kradła. To ty się dzisiaj o tym dowiedziałaś? Mój tatuś ma urodziny. Szukam prezentu. A czym się zajmuje tatuś? Jest taksówkarzem. A, to sugeruję coś do czytania na postoju, może niczego. On niczego nie czyta. No to może Kant. Wystarczy, że kantuje klientów na liczniku. No nie, ja miałem na myśli tego słynnego myśliciela. Myśli... Z tym też u niego nie najlepiej. Ale ja myślę, że tatuś lubi słodycze. O. Ile kosztuje ta bomboniera? $49.95. Musimy znaleźć coś tańszego. Musisz popracować dzisiaj troszkę dłużej. Nie da rady, siostrzyczko. Celinko, dostaniesz wolne w niedzielę. Nic nie słyszę. Skąd ty dzwonisz? A, z dyskoteki. Nie, 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 to telewizor gra. Dostaniesz wolne w niedzielę i premię. Obiecuję. Zgoda. Ale kupisz nowy czajnik elektryczny na zaplecze? Stary się właśnie rozleciał. No dobrze, wracaj za kasę. Niedługo zgłosi się nowa pracownica. Wprowadzisz ją w obowiązki. Nie, jednak zdecyduję się na tę bombonierę. Później przyjdę z pieniędzmi. Na razie wezmę... Ile płacę? 100 zł. Za jeden batonik? Co się gapisz jak ciele? Dzwoń po policję! Puszczaj! Spokojnie! Może się jakoś dogadamy? Masz wolną chatę? Zaraz powie, że cię kocha. Kocham cię. Jak masz na imię? Donald. Pięknie. Donald Poraj Ciećwierzyński. Celina, chyba nie ma sensu robić afery o te parę batoników, co? Bierz ją na zaplecze! Gdzieś ty się tego nauczyła. To był klasyczny przerzut przez wiodro. 5 lat judo, na coś się przydało. Mogła mi pani złamać kręgosłup. Przestań się, mazo. Ale nie mogę, bo mnie szczypie jak diabli. Jak się nazywasz? Edyta Górniak. No, cipna. Zrobię jej rewizję osobistą. Ten gaz padł ci na mózg, Donald. Ale kto wie, gdzie ona jeszcze pochowała te balony, batony. No to jak? Powiesz, jak się nazywasz? Nic nie powiem bez mojego adwokata. Mój tatuś jest ministrem. Górniak? Nie znam takiego ministra. A dopiero co był taksówkarzem. On was urządzi. Już się boję.
Mariola Mazur, lat 19, z Łowicza. No i co my z tobą zrobimy? Kradzież, czynna napaść na funkcjonariusza, aleś się urządziła, dziewczyno. Co się tu dzieje? Dlaczego sklep zamknięty? Złapaliśmy złodziejkę. Cześć, ciociu. Cześć, stryjku. Marinka. Wy ją znacie? A to przecież moja krześnica. Dobra, dobra. Będzie tu pracować zadankę. No co się gapisz? Rozkuj mnie. Zadankę? Zamienił stryjek. Piękną masz rodzinkę, Baltazar. Mariolka, dlaczego ty to zrobiłaś? Dlaczego, dlaczego? Byłam głodna. No to się najadłaś. Wstydu. Ty wiesz, w jakiej sytuacji nas postawiłaś przed pracownikami? To dlaczego zgodziłaś się na propozycję mojej mamy? To był zwyczajny szantaż. Masz? Włóż to. I zdejmij te koturny. Nie wytrzymasz nikt do wieczora. Nie będę pracować w tym grajdole. I nikt mnie do tego nie zmusi. Nawet ty. W takim razie pożegnaj się z Australią. Nigdy nie wyjedziesz do ojca. Wyjadę! Ale dopiero jak zdasz matury i nauczysz się odpowiedzialności. Więc mam tu pracować za karę? Tak, postanowił twój ojciec. Matka cię ostrzegała, gdybyś nie oblała matury, dawno już byłabyś w Melbourne. Ale ty wolałaś dyskoteki. Nadal wolę. Tak? To tańcz. Bez muzyki. Zrobimy zakład. Jeśli cię pokonam w tańcu, zostajesz. Szkoda twoich sandałów, stryjek. Zakład stoi? A jak wygram? To pofruniesz do Melbourne. Sam się o to prosiłeś. Do czego tańczymy? Coś się trafi. Takie starocie? Powinnam potrącić wam za tę przerwę. Wprowadzisz Mariolkę w obowiązki. Chcesz zatrudnić tą małą złodziejkę? Słuchaj, ja nie mam wyboru. To córka brata Baltazara. Obiecaliśmy im, że się nią zajmiemy. No nie, pięknie ją wychowali. A słuchaj, dziewczyna oblała maturę. Popracuje tutaj przez rok do następnych egzaminów. Daj papierosa. Nie. Przy takich starociach nawet Travolta by wysiadł. Nie miałaś szans, Mariolka. Baltazar wygrał wojewódzki konkurs twista w 69. Pamiętam, zaczęliśmy wtedy chodzić. W nagrodę wyjechałem na 3-dniową wycieczkę do NRD. I przywiozłeś mi wtedy plastikowe klipsy. A mnie szpilki salamandra. No, przypominam sobie. Celinko. Mariolka, będziesz z nami mieszkała u góry przez rok, składasz sobie trochę grosze. Nie ma mowy. Pracować będzie za darmo. Następna niewolnica Gizeli. Jezus, no dasz jej przecież jakieś kieszonkowe, nie? Z czego? Pucuś ledwo zbie. A to weźmiesz kredyt z banku. A z czego mam oddać, idioto? A jak idioci pożyczają, no to sami niech się o to martwią. Tak, oczywiście. Wszystko przez ten mega sam obok. Całe osiedle tam kupuje, a nasz sklepik ledwo zbie. Ale małe jest piękne, jak mówi Baltazar. Właśnie. A w dodatku mam na karku ciebie. Nie zawsze. Gizusz, przecież ja nic nie wydaję. Twoje pisemka, Baltazar. No. Leniwy Majsterkowicz. Na grzyby, na ryby, na niby. Tak. Tak. Podróże palcem po mapie. Czy ty wiesz, ile ta makulatura kosztuje? Jezus, co, ja muszę być na bieżąco przy seksofanki. Od dzisiaj szlaban na prasę. Dla ciebie.
ciebie pan Alfred też coś przyniósł. A pozwól, kochanie, cóż my tutaj mamy? A, poradnik gospodyni, pusty gar. Tak. Sekrety czwanej kobiety. A tutaj, proszę bardzo, poborowi pod prysznicem. To dla twojej matki. Podnosi jej ciśnienie. A ja nie zrezygnuję z literatury. To zerk na nią. Kochanie, ja już pracowałem na siebie całe życie. Teraz czas, no, na przyjemności. O, choroba chyba mecz się zaczął. Uważaj, żeby ci się bramki nie pomyliły. A co będzie z tą małą? Niech się bierze do roboty. A jak znowu coś ukradnie? Do roboty. Na Donalda nie ma co liczyć. Zobaczy długie nogi i traci kontakt z rzeczywistością. Można wynieść cały sklep. A tam coś wymyślimy. No, no daj te papierosy. Coś wymyślimy. Miasto straszy chłopa. Europa, Europa, z biurem karci nowy pan. Jego jarzmo biznesplan trzyma nam nad głową bat. Dziwny, 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 dziwny obcy świat. Ale my się nie damy, my wytrwamy. Choćby gardła ochrypły od krzyku, chociaż krąg my dostamy, my wygramy, przetrwamy w naszym polskim maleńkim sklepiku. Jaja zamiast polskich szynek, wszystko zeżre wolny rynek. Zniszczy mławę, wargę łowisz. Europa, Europa, obcy spije polski miód. Chyba że nad Wisłą cud i narodu lepsza część zniesie, zniesie, zniesie w górę pięść. No bo my się nie damy, my wytrwamy. Choćby gardła ochrypły od krzyku, chociaż krąg mega samy, my wygramy, przetrwamy w naszym polskim maleńkim sklepiku.